W czwartek przedstawiciele Stowarzyszenia Ekologicznego Czysta Nekla spotkali się z radnymi powiatowymi, aby przedstawić im swój sprzeciw wobec planowanej budowy fabryki paliw alternatywnych. Inwestor, firma ECR Recycling, ma już pozwolenie na budowę. Fabryka ma powstać w Starczanowie w pobliżu osiedli mieszkaniowych i pięknych lasów. Stowarzyszenie domaga się, aby starosta zablokował tę inwestycję. Radni z zaciekawieniem przyglądali się prezentacji Czystej Nekli, dyskutowali z ekologami. Duże wrażenia zrobiły na nich zdjęcia zakładu ECR Recycling w Luboniu. Ujęcia prezentujemy właśnie na filmie. Tak, myślę, że prezentacja wywołała zainteresowanie radnych, a o to nam chodziło, żeby ich zapoznać z tą inwestycją i nią zainteresować. Także myślę, że ten odzew był rzeczywiście pozytywny i pytania i takie reakcje no po prostu emocjonalne na ten materiał, który przekazaliśmy, a myślę, że były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Na ile oceniacie szansę, że ta inwestycja jednak nie dojdzie do skutku? Nie dojdzie do skutku, walczymy dalej. Starosta uważa, że nie jest w stanie pomóc lokalnej społeczności. Na dzień dzisiejszy wygląda na to, że te uregulowania, te ustalenia, które umożliwiają rozpoczęcie tej inwestycji, no niestety stają się bliskie realizacji i będzie musiało się wydarzyć, nie wiem, coś nadzwyczajnego, żeby te procedury doprowadziły do ostatecznego uniemożliwienia realizacji tej inwestycji. Bezwzględnie jesteśmy związani przepisami i granicami prawa. Ktoś mówi, tak jak dzisiaj tutaj szefowa czy wiceszefowa stowarzyszenia, mówi, no tak, no panie starosta, nie może pan przechodzić do porządku dziennego nad tym, że powstanie taka inwestycja i zasłaniać się tylko formalnymi przesłankami. Ale my jako urzędnicy nie możemy się kierować żadnymi innymi przesłankami, znaczy żadnymi innymi. Przede wszystkim musimy się kierować przesłankami formalno-prawnymi. Czysta Nekla liczy na to, że burmistrz Nekli, starosta lub wojewoda złożą kasację do Naczelnego Sądu Administracyjnego, co powstrzyma budowę.